Cześć Kamilu. Słuchaj, chciałem na początku właśnie przedstawić tak Ciebie, bo wiadomo, wygrywasz ostatnio, jesteś tutaj na topie, ale takie rzeczy nie biorą się znikąd, to nie jest tak, że zacząłeś tam trenować tydzień temu czy miesiąc, tylko to jest okupione już wieloma, no, potem przelanym na treningach, tak jak czytałem, jak się tam trochę często rozpisujesz. I opowiedz nam właśnie, jak to się zaczęło w ogóle, bo do Warszawy przyjechałeś 3 lata temu. Tak, przygodę ze sportem zacząłem 8 lat temu. Podczas jakiejś zawodu szkoły przełaja. Grałem bardziej w piłkę, bieganie bardzo mnie interesowało. Ale nauczyciel chciał, żebym pobiegł. No to pobiegłem. Okazało się, że wykręciłem drugi czas w stawce 10 zawodników z naszej szkoły. Co było takim sporym zaskoczeniem dla mnie, że bez żadnego specjalistycznego treningu udało mi się znaleźć w czołówce. No i kilka dni później zgłosił się do mnie trenera z Kraśnika, Bratanek, czy byłbym zainteresowany spróbowaniem swoich sił w bieganiu. No to spoko, w sumie dlaczego nie? Całkiem coś nowego, może być całkiem spoko sprawą. Nie pamiętam, jeden trening, drugi. Tam porozmawiałem z trenerem Zbyszkiem Białym, którego serdecznie pozdrawiam. Powiedział, że w sumie to bieganie będzie takim dodatkiem, a piłka będzie, no tak jak do tej pory będę sobie grał. No to no, fajnie, zgodziłem się. Ale po pewnym czasie w sumie tam na mecze niektórzy zaczęli nie przychodzić, bo to jakaś impreza. Albo kontuzja, nie mieliśmy składu, a jeździć na mecz i dostawać baty przysłowiowe, no to nie każdy lubi. Więc stwierdziłem, że dobra, jak pójdę to bieganie. I przez cały okres liceum tak się bawiłem, tylko nie bardzo brać to na poważnie. No dopiero na drugim roku studiów tak stwierdziłem, dobra, trzeba naprawdę wziąć się za trening, poświęcić trochę tego swojego wolnego czasu, podporządkować się w bieganiu, no i od tego momentu zacząłem dopiero tak ostro iść, trenowanie, bieganie. Przyszedłem do Warszawy na studia magisterskie 3 lata temu. Tak, bo wcześniej chyba w Białymstoku, tak? Przez 3 lata byłem w Białej Podlaskiej. Tak. No i już po tych 2 latach się naprawdę zrobiło tak ciasno, nudno. Odwiedzać cały czas te same miejsca, rezerwować się do jakiejś klubu, to były 2, więc no nie bardzo jakoś, no tak nudą miało już. Wiem, że Warszawa to jest dobre miejsce, to jest duże miasto, mnóstwo perspektyw, no i nawet znalezienie pracy to nie będzie dużo łatwiej. No tak. Po roku poznałem Huberta Kronowskiego, dzięki Pawłowi Roczyńskiemu, z którym udałem się na Agricole. Hubert akurat był, tam zapoznaliśmy, porozmawialiśmy chwilę. I kilka treningów Hubert mnie obserwował, żartował sobie, że biegałem jakieś 15 km drugiego zakresu po 3,45-3,40. Hubert wyskoczył z tekstem, że stadion nie jest miejscem do rozbiegań. Jak się śmiał, więc no spoko. Było to zabawne, no ale ten czas tak pomyślałem, że chyba pora zmienić tego trenera, coś naprawdę ruszyć się, no bo już stałe bodźce były te same, już sam potrafiłem mniej więcej przewidzieć, co będę biegał na treningu. Nie było tego jakiegoś większego kopa, że na zawodach miałem, mogłem równo nawiązać walkę, bo zawsze w tym pewnym momencie zaczęło brakować. No i napisałem do Huberta, czy byłby zainteresowany podjęciem współpracy. To było w zeszłym roku, w lipcu. Hubert powiedział, że no, musimy się spotkać i przedyskutować to, musi zobaczyć moje wcześniejsze treningi. Za spotkanie wziąłem dzienniczek treningowy, spotkaliśmy się około godziny 12, przypadku poniedziałek na Agricoli. Porozmawialiśmy, no i jakoś tak wyszło, że okej, zgodził się. Bo chciałem biegać maraton, dlatego w sumie poszedłem do Huberta, ale skutecznie mi to wybił z głowy w zeszłym roku. Naprawdę cenię sobie z nim współpracę i mam nadzieję, że będziemy długo, długo na tym zdobywać kolejne cele. No tak, bo w sumie, ale w tym roku już 2 półmaratony za tobą.
maraton, jeden maraton. Jeden maraton, wrocławski, tak? Nie, tak, tam był Wrocław. Biegałem półmaraton przy tej praski nocnej. Miała być grupa na godzinę 5.30, tak około celowaliśmy w taki wynik. No niestety wszyscy poszli mocniej za Marcinem Chobowskim, który tam biegał godzinę 3.20 kilka. Chłopaki po godzinie 4, więc no jeszcze za szybko jak dla mnie na ten okres. No w sobotnym biegu nabiegałem w Żdziuchę prawie minutę, godzinę 6.20 pobiegłem, więc... Tak, tam dosyć ładnie, no wiadomo, tam też ci z przodu, no czytałem, jak się przepisywałaś, zresztą jak miałeś te takie nierówne jakieś tempa, czy to było wina, złego ustawienia. Złe ustawienie, oznaczenie trasy znaczenia. Kilometrami miało duży wpływ na to. Czasem dwa z kawałkiem niż się zdecydowały, tak, że tak. Taki tempo. Nawet nie wiadomo, czy pierwsza część dystansu, gdzie tam zegarek pokazywał godzinę 3.05, 3.06, czy to był... Chyba nawet za krótki, za długi. Czy akurat nie, prasa była ustalona i może... Tak. No ale trzeba być zadowolony z tego, co jest. Nie, to jest tak wszystko jest bardzo ładne. Zresztą powoli, małymi krokami, tak? Tak jest. Później zaraz pojechałeś, bo to był na początku września i pojechałeś do Wrocławia. Jechałem do Wrocławia w odwiedziny do znajomych i dowiedziałem się... Dwa dni przed startem od Huberta, pobiegnę maraton w ramach treningu, tam drugi zakres, z 25-20, żeby biec, zobaczyć jak organizm to zniesie. Nie biegałem wcześniej z żelami, więc popytałem trochę i kupiłem na Expo 2 żele większe rozcieńczone, dwa z kofeiną, więc w sumie mam 4 żele, dwa żeby do prawej ręki, dwa do lewej i tak stanąłem na starcie i pobiegłem. Nie dogadywałem się z nikim, na jaki wynik biegnę, no bo po prostu powiedziałem, że dla mnie jest priorytetowy przebieg ten bieg. Zobaczyć, jak się organizm zachowuje na dystansie. I udało się w sumie wygrać klasyfikację Polaków, w ogóle robię z szóstym, więc naprawdę super. Bardzo fajny dystans. Jeżeli się wkręci na swoją prędkość, biegnie się, nie szarpie, to naprawdę można dużo zyskać. No niesamowite, no nie, no tu gratulacje też. A no właśnie, a tak nadmieniłeś o właśnie o jedzeniu, że co zjadłeś przed. A jak wygląda u Ciebie właśnie, czy masz przygotowane specjalne jedzenie, jakbyś chciał się podzielić, czy po prostu jest to w okresach właśnie startowych, to jakieś takie rzeczy przygotowywane tam, czy przez siebie, czy korzystasz z jakiegoś dodatkowego wsparcia? Jeżeli no, przeważnie robię sam. Trenuję popołudniami, więc rano staram się bardziej tak białkowe tuszowe śniadanie, jakiś omlet, czy jakieś jajecznica, jajka sadzone, do tego jakieś warzywa dodaję, paprykę, czy pomidora, kropka chleba, więc w sumie to jest czysto, na boczku. Drugie śniadanie to jest typowo przed treningiem, drugi posiłek, to jakieś owsianka, bądź jakaś kanapka wjeżdża z serem żółtym, z dżemem. Po treningu obiad, to już na co mam ochotę. Często chodzę do ze ścianka, mam niedaleko mieszkania, tylko kuchnię za ścianą, jedzenie na wagę, więc tam chodzę tam sobie jem. W sumie smakuje mi to i ukrywam tego. Nie mam jakiegoś tam cateringu, bo nie potrzebuję. Wydaje mi się, że na razie tak jest dobrze. No, na wieczór różnie, na co mam ochotę. Czasami zjem drożdżówkę z makiem, czasami zjem jakieś płatki owsiane jeszcze, czy jajka dodatkowo. Na całą ochotę postaram się jeść. Czyli tak jak słyszymy, czyli to wychodzi ile? 4-5 posiłków? 4, tak. 4 czasami przygryzam przy jakiegoś wafla ryżowego z czekoladzie ciemnej. No w sumie to wszystko. Albo ser, jak właśnie dzisiaj. No właśnie, dzisiaj widzicie nas tutaj, jesteśmy właśnie w takiej atmosferze, no, luźnej. I też na tle książek się dowiedziałem, że... Jeśli dobrze, to też lubisz książki w wolnym czasie i też oglądasz dużo filmów. Filmów oglądam dużo, z książkami trochę słabiej. Wolę usiąść obejrzeć film nawet czytany, bo wtedy jeszcze dodatkowo można się uczyć trochę języka. Z książkami tak dopiero zamierzam się zaprzyjaźnić. Pewnie po studiach trochę musiałeś tam. Wiadomo, sportowe studia, ale jednak coś tam trzeba było... No, trzeba było przysiąść i dużo egzaminy, zaliczenia, a to tak jak wszędzie. No tak jak słyszycie, nie tylko bieganiem się żyje,
A powiedz jeszcze o sumie w tym roku, jak naliczyłem, to ty chyba zwycięstw miałeś z 5, czy dobrze? Bo chyba na początku sezonu City Trek, bo wygrałeś, tak? Później Klub Bieg Konstytucji. Mistrzostwa Polski w górach. Właśnie, to właśnie taki dodatkowy temat, że to biegi górskie. A piątka przy maratonie warszawskim? To też nie biegnie Warszawa. Tak. Biegnie Warszawa i piątka. Czyli bieg z Farzędzo był na 10 km. No i to tyle. 6. Czyli 6. Pomyliłem się. No właśnie, osobna właśnie sprawa jest tych biegów właśnie górskich. Czy to będziesz się kontynuował, czy to jest... Ja bardzo lubię biegi górskie i startuję je odkąd zacząłem przygodę z bieganiem. Uwielbiam biegać, górego, że mi wychodzi z bieganie. No i myślę, że tak, na pewno będę startował te biegi alpejskie, które biega się z jakiegoś tam miejsca na górę. Więc to na pewno. I jeszcze może w tym roku udam się do Zakopanego, ale też Huberta musimy przedyskutować. No, to jest taki fajny element odskocznia od takiego biegania polskiego i do tego dodatkowo jeszcze siła. Inny charakter wysiłku jest. No, pogarnianie się mocno wzmacnia, więc mi to naprawdę pasuje. Chyba nie ma nic przeciwko temu, nie zabranie mi tego. Czyli będziemy to kontynuować, z tego co widziałem. No tak, tutaj właśnie wymieniasz dużo właśnie Huberta, a wcześniejszy trener, bo dopiero to w sumie z swojego klubu rodzinnego, Kraśnik, i swojego miasta, który właśnie chcę podkreślić, że jesteś z Kraśnika i tak jak widziałem, to pisać lubisz też tam przyjeżdżać i czasem powiedz, jak jest jakaś impreza, bo są inni masz rodzaj klubu i no, kibice są bliżsi, tak? Tak, to prawda. Lubię wracać do Kraśnika na nie na długo, jak to jest taka chwilowa taka wycieczka od Warszawy, tego zgiełku jak panuje. Tam mogę pojechać, wypocząć, wyjść na łono natury, w sumie mieszkam na takich terenach podmokłych, daleko mam do lasu, łąki, więc sobie mogę wyjść, pochillować, no i to tak lubię. Kraśnik. Co możesz powiedzieć, jeśli... Może ktoś ogląda, właśnie będzie oglądał swojego miasta. Mocno zżyty z tym miastem, lubię tam wracać, no bo naprawdę, jak wracam tam, ludzie są strasznie życzliwi, tu spotykam ich w sklepie, zaraz zaczynam jakieś rozmowy, gratuluję, fajnie, że tak się powodzi, fajnie, że się wziąłeś za to, zawsze miałeś dryk, ale teraz się to pokazuje, że widać cię coraz bardziej. Fajnie, że taki nasz chłopak, skąd z Kraśnika, tak właśnie w Polsce, taki pokazuje się. Przesławia nasz Kraśnik, więc dziękują mi za to, więc naprawdę dla mnie jest takie super miłe. No myślę, że będzie więcej jeszcze tego, bo w sumie masz jeszcze przed sobą w bieganiu takim tutaj biega, które są organizowane ulicznie, no to jeszcze przez kilka lat można spokojnie dobrze powalczyć. Tym bardziej później jeszcze kategorie, później jest to może... Prawda, zacząłem z Hubertem... Dokładnie to od stycznia tego roku pracuję. Z tego, co z nim wcześniej rozmawiałem, później udałem się do wojska, no i tam nie mogłem wykonywać poszczególnych jednostek treningowych, więc to wchodziłem i truptałem. A że później... Wyszło tak, że zdrowie mi nie pozwalało na zawodową służbę, to stwierdziłem, że przyjdę do Warszawy, no i tutaj będę czegoś szukał i mocno współpracował z Hubertem, bo on jest takim trenerem, który woli współpracować z zawodnikiem na miejscu, nie na telefon. Mi to też mnie pasuje, bo jeżeli coś mnie idzie, on to zmienia od razu, jak mnie obserwuje, no i słabo tego efekty. Ale myślę, że takie naprawdę duże przyjdą po półtora do dwóch na treningu. Tak naprawdę przeskok będzie mocno. Tak już stałem się biegacza przeciętnego, no. Wskoczyłem taki mocno wysoki poziom. W pierwszej dziesiątce Polaków się łapie zawsze, nawet w piątce, więc to jest dla mnie... Tak, no nawet to. Kiedy nawet jesteś tak jak na biegu Ursynowa, byłeś tam chyba piąty czy szósty, ale pierwszy wśród Polaków chyba tam byłeś, tak? W biegu Ursynowa byłem trzeci generalnie i walczyłem w drugim miejscu z Adamem Nowickim. Czyli byłem drugim Polakiem, ale był to bardzo fajny bieg. Szkoda, że to nie była właśnie ranga mistrzostw Polski, bo tutaj w Warszawie mi się fajnie biega. Ranga mistrzostw Polski przyjechałem do Siedlec,
Zaliczyłem kompletny dołek. No i wyszło jak wyszło. Ale Warszawa to jest, nie wiem, takie miejsce, gdzie zawsze mi się uda jakieś fajne wyniki wykręcić. Czyli co, to w zależności od, jest od, nie wiem, od danej formy, od trasy, która jest akurat... Bo ostatni na przykład bieg, to wydawałoby się, że nie da się aż takiego dobrego czasu wykręcić, bo po pierwsze był wiatr, tak, po drugie no górka, no ale to właśnie chyba dobre przygotowanie do właśnie tych biegów górskich tutaj jednak daje, bo niektórzy polegli na tym, tak jak rozmawiałem z tą od razu po biegu, no to w sumie biegłeś sam praktycznie. Udało się tutaj całą trasę przebiec równo, ostatni kilometr się trochę szybciej, ale tak, to była dosyć ciężka trasa. Co mnie to motywowało? Na pewno ludzie. Coś dopingowali i nie było drogi bardziej niż więc to był tak negatywny taki... No tak, że ja muszę to... Był, który mnie napędzał. No to, a, czyli tutaj masz taki, że tak, nie bardziej... Tak, ale myślę, że też chcę się pokazać w Warszawie. Nie jestem jeszcze jakoś znany. Nie oczekuję tak, że ludzie mnie będą znać. Nawet lepiej, jak mnie nie znają. Wtedy mogę normalnie funkcjonować i wiele nie zaczerpię. Tak, to cię nie będzie rozpraszać. Ale... Nie wiem, dzisiaj Warszawa taka jest specyficzna strasznie. Rzadko kiedy miałem tu słaby występ. Czyli asfalt, jak... warszawski asfalt mi sprzyja. Czyli jak walczyć, to właśnie w Warszawie. Czyli trzeba powiedzieć jakoś do, tutaj do Polskiego Związku Lekkoatletycznego, żeby rangę mistrzów Polski do Warszawy jakoś przenieśli. Może w przyszłym roku. Trzeba być gotowym na każdy bieg, po każdej porze. Tak trenujemy i tak będziemy trenować. A jakie dystanse teraz najbardziej właśnie mieliś obstawiał? Czy te dłuższe właśnie maratony, czy... Piątkę, dykę, to tu będziemy głównie skupiać się na wynikach. Na początku roku może jakiś półmaraton. I zobaczymy co dalej. Nie, wiesz, nie rozmawialiśmy o tym, co będę startował. Główny start, jaki będzie na wiosnę, czy nawet... Czy jeszcze takiego kalendarza swojego jeszcze nie robiłeś? Co w tym roku wychodzi, że trenuję i po prostu albo jak chcę wystartować, mówię Hubertowi, to słuchaj, Hubert, tu jest bieg i czy warto go wołać. To pewnie, że warto. Nasze zawody są lepszym bodźcem treningowym niż zwykły trening. Tutaj jest, dochodzi jeszcze rywalizacja, ambicja, więc no, dokładnie. Dodatkowo jeszcze napędza człowiek. A dopiero o startach będziemy rozmawiać pod koniec roku. A powiedz jak, no to jak wygląda twoja treningi, no to bardziej właśnie tutaj są pod trener Hubert się przygotowuje, ale powiedz mi jak się regenerujesz, bo wielu zawodników z tym często ma problemy, że od startu do startu to musi się tak zregenerować. Co jest dla ciebie bardziej takie, bardziej wyczerpujące? Na przykład taki szybka piątka, gdzie trzeba włożyć całą siłę i polecieć tak jak ty tam na granicy 2,50 z kawałkiem tempo? Czy taki właśnie maraton, jak powiedziałeś, że poleciałeś sobie tak spontanicznie? Ogólnie maraton w sumie nie odczułem jakiegoś wielkiego zmęczenia. Dwa dni później pobiegłem na łowcu track cupie 800 metrów, co niektórzy uważają za kompletną głupotę. Ale tak jak... Hubert powtarza, wielokrotnie my się niczego nie boimy, startujemy, bo musimy poznać, co nam służy, a co nie. Najlepszą formą regeneracji, co Hubert mi powiedział, no sen oczywiście, ale też staram się zmieniać swojego stylu życia. Podczas tam, powiedzmy, w sobotę mam zawody, no to tych dwóch dni wcześniej nie robię jakichś specjalnych. Staram się normalnie funkcjonować tak jak każdego dnia i... Bo organizm jest przyzwyczajony do takiego trybu życia. Więc jak wstaję o 6 do pracy, no to też staram się, może nie wstać o 6, no ale o tej 7.30 maksymalnie. Gdzieś normalnie śniadanie, przejście gdzieś, coś robić, nie mogę leżeć, no bo... To w ogóle wtedy organizm dostaje jakiegoś szoku, nie wie co się dzieje, dlaczego tak jest, nie inaczej. No i kompletny... Na klapa wychodzi, tak jak w Siedlcach. Spróbowaliśmy właśnie wtedy, cały tydzień miałem bardzo luźny, nawet dwa dni przed startem, dzień wolny od treningu. Mój organizm zgłupiał, nie wiedział jak się ma zachować na starcie. Mimo iż czułem się dobrze, pogoda była też tam super, no ale zaczęliśmy kompletny zjazd.
Ale co się tam zawiodło? Nie tęczną ci zaczęło? Nie mogłeś unormować? Czy po prostu... Nie miałem się wymagać. Póki po kilometra mnie w ogóle wyłączyło z rywalizacji. Mięśnie się wyłączyły. Biegłem, żeby dobyć, tak. Także no, staram się każdy dzień mieć taki samochód. Jak nie idę do pracy, no to idę albo na zakupy, albo sprzątam w domu. I może na rower pójdę nawet. Teraz to już tak średnio się robi, ale basen jakiś. Może to coś jeszcze pobrać. Nic szczególnego nie zmieni. Na pewno w ciągu dnia leciał taką drzemkę pół godziny do godziny. A teraz też jak wstaję rano o 6, idę do pracy, wracam, to pierwszy co robię na powrocie, idę na jakieś 40 minut snu. Później wstaję, przygryzam wafle z dżemem i dopiero odręczam. Więc to tak wygląda. I mam godzinę 22:30 maksymalnie, w której staram się chodzić spać. Myślę, 7 godzin snu zapewniony. Tak, potwierdzam. Jak pisałem z Kamilem, to już z łóżka i już idzie spać, tak to naprawdę to tak wygląda. Także sen jest tutaj bardzo ważny. A co o takich, nie wiem, to jak korzystasz z jakiejś jogi, czy z jakiegoś takiego bardziej rozciągania już po czym? Po treningu staram się bezpośrednio nie rozciągać, tylko dopiero na wieczór. No i samo z rolerem. A yoga. Na pewno spróbuję jeszcze nie raz. Ale czy to mi nie będzie spoczycie. Na razie jestem zwolennikiem zwykłego rozciągania i rolowania. No i oczywiście jestem. No i tak, no i jedzenie. Może teraz zima, to włączymy jeszcze saunę do tego. Trzeba zobaczyć, co będzie służyć, a co nie. Przetestować. Nie boimy się sprawdzać na organizmie, co przynosi korzyści. Nie trzeba to robić, żeby znaleźć jakieś środki. No tak, bo byłeś trochę z piłką, miałeś do czynienia, to na przykład piłkarze często chodzą do tej kryokomory, tak? I tam próbują tego... Mamy to w planie. Chcemy to wdrożyć, ale to jeszcze potrzebujemy. Na Stadionie Narodowym są takie wanny. W tym, jak wychodzą zaraz z szatni, to jest 11 wannin i leżą wanny wypełnione lodem tuż przed meczem. Sam miałem okazję to widzieć. Na razie z tej modyfikacji jest tylko z zimnej wody pod kaśnicą. Formy lepiej regeneracji. No ale to też jest dobre, tak? Ciepła zimna woda. Tak? Takie standardy już. Nic szczególnego się naprawdę... No ale wielu, którzy też ogląda, będzie na pewno widzieć ludzi, amatorsko chcą poprawić te swoje wyniki, co jest możliwe, tak? Bo tak jak ty mówisz tutaj, na początku trenowałeś... Wystarczy chcieć tylko. Tak naprawdę to trzeba ograniczyć jedzenie, jeść z umiarem. Nie, że napierać się on do na głodny, to odnapcham się. Później zjem za 8 godzin drugi posiłek i tyle, no posiłki czym budzę. Nie, żeby jeść nie ja częściej. Wtedy naprawdę czy się poprawia i się wszystkiego chce więcej robić. Tutaj to jestem zgodny z tobą, bo akurat też jestem dietetykiem i tutaj właśnie często to jest właśnie to, co ludzie popełniają, ten błąd, że właśnie boją się, że jak to 5 posiłków to przytyje, a właśnie równomierne rozmnożenie i, no i ruch, tak? Jak? Tutaj... sobie po prostu 3 posiłki główne, 2 pośrodku, jakieś przekąski, 2 przekąski, co naprawdę dużo potrafi zmienić. Jak jeszcze aktywność ruchowa, to nie ma opcji, żeby skoczyć z wagą jakoś mocno. A wręcz przeciwnie, można nawet zgubić zbędne kilogramy. Jeżeli ktoś uważa, że po prostu musi. Słuchaj, a wiesz co, jeszcze tak chciałem... jak biegniesz i na przykład ostatni bieg, albo wcześniejszy, no piątka, to była w sumie tam ta trasa była na każdym biegu, ona była dosyć przyjemna, też miałem taką wiesz, taka piątka PZP. To o czym myślisz, jak biegniesz zwykle ostatnie biegi, one wyglądają tak, że jest tylko Kamil i za tobą po prostu dwóch, trzech zawodników, ostatnio z Adidasa. No i później dopiero dalej peleton, więc ty biegniesz sam i tak naprawdę no, niektórzy zawodnicy bierają często technikę, żeby biegną za tym najlepszym, żeby się skryć, tak? Za nim i nie mieć tylko polskiego powietrza i wyskoczyć tuż przed samą metą, ty walczyć, a ty walczysz od samego początku, tak? Po prostu idziesz i
po prostu, czy taki jest twój zamiar, czy po prostu tak masz ustawione tempo i po prostu lecisz? Stawiam sobie przyzwolenie, że mam się bawić tym, co teraz robię. Tak to robię też po zdjęciach, masz robione. Biegnę, staram się pojechać na własną prędkość, po prostu własnym rytmem biegać, bo jeżeli biegnę za kimś, no to już jakiś taki moment wątpliwości, nawet jak jest tyle kilku, no to trzeba by wejść w rytm osoby, która biegnie z przodu. A no na przykład jak patrzę z Kerko jest wysokim zawodnikiem i jak ja miał jego rytm, no to mogło być się okazać dla mnie gorsze. No ale w swoim tempach jest od początku, równo bawić się tym. Tak, Łukasz chyba stawia trochę, chyba, on ma chyba dłuższy krok, nie? No, tak, jak, tak mi się wydaje, tak widziałem po zdjęciu, obserwowałem. Wiadomo, że fotograf łapie trochę często tak, że nieraz wygląda, ten krok jest krótszy, ale jak biegniecie gdzieś tam za sobą, to on ma dłuższy ten krok. Tylko ja staram się... A ty masz chyba szybsze, no i chyba dlatego. No, no z wysokim zawodnikiem nie jestem, no, krótszą kadencję. A mi to służy na co miarkę. Tak, bo w bieganiu to akurat się to nie liczy tutaj wzrost, tak? No bo często ci wysocy... Chciałbym od początku do startu, znaczy te swoje tempo trzymać, i będzie fajnie. A być pewniakiem. To podczas ostatniego... Biegnij Warszawo, to co, jak wyleciałeś, ja widziałem cię właśnie jak kręciłem relację i zobaczyłem cię jak lecisz, jeszcze krzyknąłem Kamil, tak potem się stąpiłem, kurczę, może go zdekoncentrowałem i rozproszyłem się, obróciłeś, ale po prostu poleciałeś i leciałeś tak. Nie? Tak, byłem zdziwiony, że trasa nie była w ogóle oznaczona, no nie mogłem sprawdzić w sumie po ile biegnę, dopiero jak... Nie było punktów, póki... Nie było progiewek z kilometrów. Dopiero mogłem skontrolować czas, jak GPS kliknął. I też nie patrzyłem na zegarek, tylko na samochód z przodu, który jechał. I tak chodziło, 3-2, 3-4, 3-5. No i tak w sumie miało być koło 3-0. Ale ja to naprawdę trudno by tam. Nie mam wtedy robić, tak. Ja myślałem, że to będzie taki naprawdę fałszywy bieg, że o dobra, bo 3-0 się nastawię, pobiegnę i będzie fajnie. To trzeba było się trudzić, napracować. Mimo, że... Myślę, że gdyby te warunki były trochę lepsze, nie było wiatru, no to można było tam 20 sekund do 30. Więc wynik byłby naprawdę taki fajny. Aczkolwiek mówię, że trasa była dłuższa. No właśnie, bo też w sumie miał ta trasa testowana, a właśnie wielu pokazało, że to jest w sumie miała 10-200, 10-150, tak? Także w sumie tutaj odjęcie tych nawet... Nawet 70 metrów, no to w swoim przypadku to jest w sumie z jakieś 20 tam paru sekund, nie? Nie będę o tym mówił, nie w mojej kwestii leży, tylko organizatora. Trzymam się tego, żeby było 10 metrów. Na pogodę nie mamy już tutaj takiego warunku, bo co, mogło być gorzej, bo było słońce, to był wiatr, tak? A mogło lać, zacinać i... Trzeba się też cieszyć z tego, co było, jest i żyć dalej. Robić swoje. Na pewno ciężka praca opłaca się i jest kluczem do sukcesu. I to jest właśnie takie przesłanie, że wiele osób, tak jak Agnieszka na przykład, też z Diasorany, która przecież też na tej trasie miała 38 z kawałkiem swoją szczytkę, a właśnie też jak z nią rozmawiałem, to w zeszłym roku miała 10 minut gorszy czas. Pokazała, jak przez cały rok, po prostu trenując, coś robiąc, można o tyle zejść, że to nie jest tak, że ktoś biega na... sobie cel, dążyła do niego mocno, no i stał efekt. 10 minut się uprawić w rok, naprawdę szacunek. Ja też często słyszę od ludzi, nie, ja aż tak biegam i po prostu nie zejdę, to jest dla mnie jakaś granica. Ja może nie można sobie tam powiedzieć, że będę nagle biegał na poziomie 30 minut, tak? Ale sam to potwierdzasz, tak? Że w sumie jak zaczynałeś, to twoja na przykład, kiedy miałeś pierwszą swoją dziesiątkę taką? Już 10 km przebiegłem w 2009 roku. Pobiegłem 33-40. No i poprawiłem się w 4 lata, 4-5 lat, doszedłem do wyniku 31.05, 31.10 i tak biegałem przez kolejne 3 lata, do momentu, póki nie zmieniłem charakterystyki treningu.
Hubert tak ustawił trening, że teraz regularnie jestem w stanie pobiec sam nawet 30 minut na ulicy czy na stadionie i to widać, że jednak trzeba czasami zmieniać bodźce treningowe, jeżeli chce się poprawić. No tak, bo na oficjalnej chyba właśnie stronie Polskiego Związku, tam na stronie Donatella, to chyba jest 30.07. Mam w stadionu, tak mam życiówkę stadionu. Ale na ulicy w Łodzi pobiegłem 30.05. Mocno w celowym biegu, tam przez czarną skórę zawodników. No i z tego się cieszę, że poprawiam. Przeskoczyłem na piątkę, teraz 36 sekund w porównaniu do tego, co miałem, a co mam teraz. Jest to naprawdę kosmos, jest, bo wychodzi 7 sekund na kilometrze urwałem. No tak, to jest... Chcę więcej! Chcę więcej, będę do tego dążył. Jak widzicie, to jest człowiek głodny jedzenia i zwycięstw, no bo one niosą, tak? Na skrzydłach. Tak jak mówiłeś, że tutaj w Warszawie się też podoba ten doping i to, że wygrywasz i ludzie cię... Wydaje mi się, że cię bardzo już lubią, a więcej osób też cię polubi. I dzięki temu właśnie chciałem pokazać, że jesteś taki zwykły, ale z drugiej strony po prostu skromny i robisz swoje. Właśnie, robię swoje i to jest najlepsze. Chociaż wiem, że też, bo jesteś też, tutaj chcę powiedzieć, że jesteś też pomagającym trenerem, tak? W Adidas Runners. Także nie tylko sam trenujesz, ale jeszcze też pokazujesz innym. No i wiem, że jesteś wymagający, bo wiele osób mówi, że jak już coś robić, to po prostu tak, do końca nie odpuszczaj. Tak, ale to się właśnie przez ostatni rok nauczyłem, że nie można odpuszczać. Bo jak boli, no to trudno, powoli, ale później będą tego efekty. Na zawodach też często boli, ale trzeba zagryźć zęby i biec. Tak. Dlatego ciężka praca i systematyczna. Czyli, no jeszcze, bo chciałem tutaj właśnie o takim przełamywaniu tak swoich... Bo masz pewnie często jakieś kryzysy, czy one są podczas biegu, czy no tak jak właśnie tutaj w Siedlcach, ty właśnie wspomniałeś, no co sobie myślałeś, że po prostu muszę dobiec, czy lepiej, nie wiem, zejść z trasy i czy lepiej jednak ją przekroczyć? Kryzys jak się pojawia, staram sobie mówić, że już koniec, już za zakrętem, najbliższy zakręt jest koniec, musisz dociągnąć do końca. I głowa tak sobie zaczyna pracować, no dobra, jeszcze pociągniemy to 200, 300 metrów, 500, no i tak jakoś wychodzi, że uda się zdobyć tej wersji. Pocierpię się masakrycznie, tak, już nogi bolą, ale jednak psychika jest... Trenuję mocno psychikę wtedy, żeby... no to walka z bólem mocno mnie... motywuje do tego, żeby kończyć jednak te biegi. Bo zajdę na jednym biegu, okej, na drugim pojawi się kryzys, dobra, zszedłem ostatnio, czyli teraz będzie mi lżej. A tak jednak nie ma. Jak jest moment taki krytyczny, to jednak pojawiają się, dobra, ostatnio dobiegłeś, jak czujesz się gorzej. Więc to tak pomaga. Nieważne jak się czuję, ważne, żeby to skończyć. Mam chyba naprawdę, żeby się, nie wiem, serce mnie boleć, czy nogę urywać, to już by było zakończenie dla twojego zdrowia. Wyższa siła, wyższa, no i trzeba jednak odpuścić. A tak to po prostu zwalczasz to w swojej głowie i... I to jest takie rozczarowanie, bo człowiek się jednak szykuje i co, pobiegnie, a dobra, nie idzie mi, bo nie wygram już biegu, tylko dobiegnę 5, czy 8, czy 10, to dobra, zejdę, bo wstyd będzie. No nie, trzeba mieć szacunek do rywali, z nimi się staje na starcie, więc jak już staniesz, podejmujesz to ryzyko, że albo wygrasz, albo nie, no to dobiegnij do końca, pokaż, że masz jaja i... To jest ważne dla wszystkich, co właśnie słuchają, oglądają i będą jeszcze oglądać, bo teraz idzie transmisja online, ale jeszcze tutaj nagrywamy jeszcze i będzie na YouTubie już zmontowana, także jeżeli mamy jakieś problemy, bo mieliśmy tam z łączem z internetem, to wybaczcie, bo okazało się, że to jest i nasz debiut tutaj i mój i Kamila też. Także nie zniechęcajcie się, bo jest nagrywane jeszcze z drugiej kamery i będzie to też na YouTube. To co, jeszcze w sumie chciałem się dowiedzieć, a w ogóle ty jesteś, masz rodzeństwo, czy jesteś... Ja mam rodzeństwo, mam trzy braci i siostrę, najmłodszy brat ma 8 lat, więc jest taki dosyć młody.
No jest kraśnikiem tam z resztą rodziny, starają się go pilnować, żeby tam żadnych kłopotów nie było w głowie. Na razie zabawa na szczęście i w piłkę też mocno chce iść, więc dobrze, że coś robi, nie siedzi do mnie, gra na komputerze. A pozostali? I brat, te... no brat mnie zaraził do sportu, bo jest starszy rok. Zawsze do niego przychodzili kumple, chodzili, brali piłkę czy do nożnej, czy do siatkówki i zawsze coś tam robili. My tak się podłączałem pod nim, tak się zaczęła przygoda. Kontynuuję, mam nadzieję, że długo, długo ja będę kontynuował. Fajnie, tak, tak. Tego ja ci szczerze życzę, bo no jest fajnie zresztą, jak słychać i jak tutaj komentator na biegu właśnie tam wypowiada Kamil Jastrzębski. Jest to dosyć takie właśnie miłe, motywujące. I mam nadzieję, że też właśnie dzięki tobie wiele osób będzie się motywowało do tego, że można, tak? Jest takie moje marzenie, żeby zarażać ludzi sportem, dobrą zabawą, żeby korzystali z tego, dawali siebie 100%, no i ciężko pracowali na sukces. Żeby, no, nie daj Boże, coś się działo, żeby nie zmieniali się. Sukces jakiś odniosą, czy pobiegną jakiś super wynik, żeby im woda sodowa nie uderzała do głowy, tylko naprawdę pozostać z sobą i robić swoje. Ja mam nadzieję, że jeszcze osiągnę dużo w sporcie i w życiu w sumie prywatnym i że to mnie w ogóle nie zmieni, że dalej pozostanę jakimś jest. Super, tak właśnie bym chciał. No tutaj właśnie też do tej, taką prywatę do ostatnio właśnie wygraliśmy w drużynie w sztafecie i wciągnąłem pierwszy raz dziewczyna, która przyszła na trening i wygrała. Basia, nie poddawaj się, tylko dalej, bo słyszałem, że od 4 dni to nic nie robisz, tylko sodowa ci właśnie wypadła od żyłach. Także to nie na jednym zwycięstwie, tylko dalej. Widzisz, tutaj masz przykład właśnie Kamila, który wygrywa i nie spoczywa na laurach, tylko... Są cele, które mamy obrane i do nich dążymy. Do dnia na to, co się dzieje. Będzie kontuzja, trzeba z niej wyjść i dalej. To się kręcę bardziej. No, kontuzji jak najmniej. To wiadomo, tam jakieś tam drobnostek i innych, ale nic poważnego, bo to już wtedy nieraz może spowodować, że już może być całkowicie nie tak. Chociaż, tak jak mówisz, psychika, tak? Także często jest wielu sportowców, którzy... Dużo jest... To poszło tak jak... Najpierw piłka, to wtedy... Zdecydowałem się w końcu konik teraz. No to nie jest sport zespołowy, tak? Bo to gara i... No, no. Co jeszcze mogę zrobić? Jest różne... Zrzucane przez umysł skupiony bardzo dużo dla dziewczyn. Tak, to jest kolejne przesłanie właśnie, że to nie jest tylko zamknięty sport i że bo tak jak nieraz niektórzy myślą, nie właśnie chciałem pokazać też ciebie jako osobę taką, która nie jest skupiona tylko wyłącznie bieganiem, mój cel i ja dookoła nic się nie liczy, tak, tylko są właśnie inni ludzie. I to mi się też w tobie spodobało, ponieważ ci, znaczy wiadomo, są zawodnicy, którzy wygrywają, idą w ogóle, idą, bo po prostu może są skupieni na tym, że mają tylko wygrać i nic się dookoła nie liczy i z innymi w ogóle nic nie przekazują, żadnych informacji, bo chcą tylko dla siebie zachować. A ty właśnie pokazujesz tutaj właśnie, bo udzielasz się tutaj jeszcze, tak jak też nie wiem, czy tam mogę to nadmienić, ale właśnie jak pisałeś, że jeszcze Hubert ma taką drużynę kids, tak, dla dzieciaków i też tam właśnie pomagasz mu, to też jest bardzo fajne. Tak, zacząłem właśnie z Hubertem. Prosił, czy mógłbym pomóc mu, oczywiście tak, żaden problem. Prowadzimy zajęcia z dziećmi, staramy się, żeby coś robili i to już wychodzi. Całym profesorem wszystkiego, Hubert. Tego naprawdę serdecznie pozdrawiam. No tutaj, duża laurka już poszła, ale tak, no to jest bardzo też, możemy tutaj zresztą powiedzieć, że to Adidas i zachęcić też. To jest, sam zacząłem też przychodzić dopiero od miesiąca, bo
Wcześniej też tam niby widziałem, no osoby mówiły, że jest Adidas, ale wiadomo, tych treningów w Warszawie, jak ktoś chce, to jest naprawdę dużo, bo jest i Reebok, tam Nike, inne, no w ogóle tych takich drużyn i innych klubów, to nie? Ale Adidas jest takim miejscem, że tak jak mówisz, to nie jest tylko klub, kolejny biegacz, ale taka społeczność, nie? Gdzie można przyjść, zostawić rzeczy. Tak, to prawda, można tam przyjść, zrobić sobie trening, czy indywidualnie, czy nawet z grupą, wystarczy zapisać na zajęcia. Później można się wychillować w bardzo prosty sposób, usiąść tam w strefie chill i książkę wziąć, czy nawet laptopa, czy ping-ponga pograć. Po treningu jest miejsce, są maty, można rolery, startę do ćwiczeń, które można korzystać, nikt nie zabrania. Jedyne, co trzeba zrobić, wystarczy zapisać się na stronie Adidasa i tyle, i można korzystać. Zacząć przychodzić i po prostu nie odpuszczać. Dobra. Także co, dziękujemy bardzo. Ja jeszcze tutaj, nie wiem, chyba, bo dzisiaj tak odnośnie piłki, to wiesz, że dzisiaj nie, nasi grają, tak? Także chyba ich pozdrowimy tam i kibicujemy. Powodzenia i trzymamy kciuki. Będziemy się przed ekranem telewizorów, laptopów i kibicować. Właśnie, jak dzisiaj to właśnie usłyszałem, bo to, znaczy wiedziałem, ale jak się dzisiaj zbiegło, tak mówię, kurczę. Wieczorem chcemy puścić tutaj jeszcze ten wywiad, będzie mniejsza oglądalność. No nic, piłkarze nam odbiorą, ale internet ma taką... Ważne, żeby wygrali. Tak, tak. Internet ma przewagę, że będzie można to odtwarzać cały czas i... No i mam nadzieję, że wiele osób skorzysta z twoich wskazówek. Tutaj cenne były informacje, jak ktoś umie wyłapać, to dużo przekazałeś. Właśnie jak się motywować. Treningi to tak jak wspomnieliśmy do Adidasa i tam można spotkać Kamila na co dzień. Ja też można spotkać wielu trenerów, którzy zawsze dużą pomocą i wszelką radą. Jeżeli czegoś nie będziecie wiedzieć, na pewno tam o wszystkim wytłumaczą na spokojnie. Nie trzeba się bać, trzeba rozmawiać. Także dziękujemy jeszcze raz. Piłkarzom życzymy powodzenia i mam nadzieję, jak się komuś spodobało, to zalajkujcie, dajcie znać, że chcecie kolejnych takich informacji. A ja z Kamilem na pewno się jeszcze spotkam pewnie za kilka miesięcy, jak się zgodzi i zobaczymy, jak wygląda w zimę, bo każdy się zawsze zastanawia, znaczy w zimę bieganie. Jak to każdy się zastanawia, że to wiesz, biegać to pewnie tylko na wiosnę i kiedy jest ładna pogoda, a zimę to może w zimę też wiele rzeczy można być aktywnym cały czas. Dziękujemy, dzięki ci jeszcze raz.